Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witamy Was na trzecim odcinku Rubieży Świata w ramach Forum Młodych Dyplomatów. Z tej strony jak zawsze Oskar Stefański. Razem ze mną jest Katarzyna Pijankowska. Witam wszystkich serdecznie. Jest także z nami praktycznie stały bywalec Patryk Remizow. Dzień dobry, dobry wieczór. Również jest z nami Maciej Lipiński. Cześć, dobry wieczór. Kolejną osobą jest Ewelina Załuska. Witam wszystkich. I jak zawsze również jest ostatni, czyli Szymon Ostrowski. Witam serdecznie z całego końca. Dokładnie. Dzisiaj wybraliśmy dla Was 6 tematów. Są dosyć niepodobne do siebie, chociaż niektóre o siebie zahaczają, więc myślę, że będzie przyjemnie się słuchało. Każdy odnajdzie coś dla siebie, to jest fajne. Jeden z nich dotyczy takiego tematu dosyć gorącego z zakresu wyborów, jakie odbyły się w ostatnim miesiącu, czyli dokładnie z wyborów parlamentarnych w Estonii. Drugi temat dotyczy wyborów parlamentarnych w Finlandii, które odbędą się na początku kwietnia tego roku, czyli w zasadzie już za 2 tygodnie, w momencie, w którym to nagrywamy. Trzeci temat dotyczy protestów w Gruzji, które głównie odbywają się w wielkich miastach. Czwarty temat dotyczy tego sytuacji związanej z prezydentem Rosji i nakazem aresztowania jego właśnie przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Piąty temat polega na polityce prowadzonej w trakcie Oscarów i ogólnie na polityce związanej z Oscarami. Myślę, że to będzie coś ciekawego, coś nietypowego i naprawdę to może sporo osób wkręcić w ten temat. No i także, tak jak zawsze, pojawiają się Stany Zjednoczone u nas. Dzisiaj jest tak po raz kolejny. I tematem ze Stanów Zjednoczonych będzie też coś takiego gorącego, szczególnie dla fanów polityki. Pomysły Donalda Trumpa i głównie w zakresie tworzenia nowoczesnych miast przyszłości. Także zapraszamy. I pierwszy temat dotyczący Estonii przedstawi dla nas wszystkich Kasia. Zapraszam. Dzisiaj przedstawię wyniki wyborów parlamentarnych w Estonii. 5 marca 2023 roku w Estonii zostały otwarte lokale wyborcze, gdzie obywatele upoważnieni do głosowania mogli zagłosować. W wyborach wzięło udział 63,7% obywateli Estonii uprawnionych do głosowania. Była to najwyższa frekwencja od czasu uzyskania niepodległości przez Estonię. Próg wyborczy w Estonii wynosił 5%, to znaczy, że aby partia mogła zdobyć miejsce w parlamencie, wynik uzyskany przez nią w wyborach nie może być mniejszy niż 5% ważnych oddanych głosów. W tym roku w Estonii nie obowiązywała cisza wyborcza, co oznacza, że kandydaci do parlamentu mogli zachęcać Estończyków do głosowania cały czas, aż do zamknięcia lokali wyborczych. Kandydaci 5 marca skorzystali z tej możliwości i w dniu otwarcia lokali wyborczych rozmawiali z mieszkańcami, zachęcali do głosowania, do przychodzenia na wybory, rozdawali upominki, balony i słodycze na ulicach miast. W trakcie wyborów głosować można było również przez internet, nie wychodząc nawet z domu. Głosowanie online rozpoczęło się tydzień szybciej niż przy urnach wyborczych w lokalu. Obywatel, który oddał głos za pośrednictwem internetu, mógł również zagłosować w lokalu wyborczym. Z tym, że w takiej sytuacji liczył się głos tylko oddany w lokalu wyborczym, była to możliwość dla Estończyków na zmianę decyzji i zagłosowanie jeszcze raz. Zmiana decyzji mogła dotyczyć zmiany osoby, na którą zagłosowali. W internecie możemy również odnaleźć filmik, w którym premier Kaja Kallas głosowała przez internet, zachęcając mieszkańców Estonii do głosowania w ten sposób. Największe zaufanie do głosowania elektronicznego ma liberalna część Estończyków, głównie są to wyborcy Partii Reform. Najmniejszym zaufaniem do głosowania elektronicznego darzą wyborcy populistycznej Estońskiej Partii Konserwatywnej, Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej, w skrócie ECRE. Liderzy tej partii mają wątpliwości co do oddawania głosów drogą elektroniczną i negują ten sposób przeprowadzania wyborów. Estońska Konserwatywna Partia Ludowa wygrywała wybory przed policzeniem głosów, które były oddane online.
Jednak po obliczeniu wszystkich głosów oddanych w Estonii w tradycyjny sposób oraz w sposób elektroniczny, wybory do parlamentu w Estonii Riigi Kogu wygrała Partia Reform, której przewodniczącą jest premier Estonii Kaja Kallas. W estońskim parlamencie Riigi Kogu zasiada 101 posłów wybieranych na 4-letnią kadencję, a parlament jest jednoizbowy. W wyniku wyborów w parlamencie tym razem zasiądzie 6 partii. Wybory wygrała Partia Reform, która uzyskała 31,2% głosów oraz 37 mandatów. 3 więcej niż w ostatnich wyborach, gdzie główną siłą w nowym rządzie będzie właśnie Partia Reform. Jest to partia, która jako pierwsza od momentu odzyskania przez Estonię niepodległości uzyskała samodzielnie tak duże poparcie, natomiast indywidualnie jeszcze nikt nie uzyskał tyle głosów, co urzędująca premier Estonii Kaja Kallas, na którą głosowało 32 tysiące Estończyków. Drugą siłą w parlamencie została skrajnie prawicowa i populistyczna estońska konserwatywna partia ludowa EKRE. Uzyskała ona 16% głosów i otrzymała 17 mandatów, 2 mniej niż w poprzednich wyborach. Trzecią siłą w estońskim parlamencie została estońska partia Centrum z 15% poparciem, która w tym roku uzyskała 16 mandatów. W parlamencie po raz pierwszy znalazła się socjaliberalna i progresywna partia ST200, która powstała w 2018 roku. Jest to najmłodsza partia w parlamencie. Udało jej się zdobyć 13% głosów, co przełożyło się na 14 mandatów w parlamencie. Partia socjaldemokratyczna uzyskała 9,3% głosów i 9 miejsc. Ostatnią partią, która znalazła się w parlamencie, jest partia Ojczyzna. Uzyskała 8,3% głosów i 8 miejsc w parlamencie. Do pozyskania większości w parlamencie, która wynosi 51 mandatów, partia Reform potrzebuje dodatkowych 14 mandatów do posiadania większości. W związku z tym musi nawiązać współpracę z innymi partiami, aby stworzyć koalicję. Najprawdopodobniej koalicja, która została stworzona w 2022 roku, nie będzie kontynuowała współpracy. Znalazły się w niej w tamtym czasie Partia Reform, Partia Socjaldemokratyczna i Partia Ojczyzna. Obecnie najprostszym i najłatwiejszym sposobem na pozyskanie większości w parlamencie dla Partii Reform będzie stworzenie koalicji liberalnej, która prawdopodobnie będzie składała się z Partii Reform, Partii ST200 i Partii Socjaldemokratycznej. Zawiązanie takiej koalicji spowoduje posiadanie przez nią większości w parlamencie i 60 mandatów, czyli nawet 9 więcej niż potrzeba. Jak głosowała rosyjskojęzyczna część mieszkańców Estonii? Estońska konserwatywna partia ludowa chciała zdobyć głosy rosyjskojęzycznej społeczności, jednak z różnym skutkiem, gdyż nie cała rosyjskojęzyczna część społeczeństwa zagłosowała na tą partię, głosowała także na partię Centrum i inne partie. A teraz kilka słów o zwycięskiej Partii Reform. Partię Reform w 1994 roku założył Siim Kallas, ojciec Kai Kallas. Po wyborach parlamentarnych z 1995 roku Partia Reform stała się drugą siłą w Riigi Kogu i od tego momentu cały czas pozostaje jedną z głównych sił politycznych w Estonii, czyli około 30 lat. W swojej historii niejednokrotnie działała w koalicji rządzącej z różnymi partiami politycznymi. W latach 2002-2003 Siim Kallas objął stanowisko premiera kraju, a w 2004 roku po 10 latach od założenia partii zrezygnował z jej kierowania na rzecz stanowiska w Komisji Europejskiej. W 2018 roku liderką partii reform została Kaja Kallas, czyli córka założyciela partii Siima Kallasa. W wyborach w 2019 roku partia uzyskała najlepszy dotychczasowy wynik, czyli 28,8% głosów i 34 mandaty w parlamencie. W 2021 roku Kaja Kallas objęła stanowisko premiera Estonii. Sukces wyborczy z 2019 roku został powtórzony w wyborach 4 lata później, czyli w 2023 roku, kiedy Partia Reform zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby głosów i miejsc w parlamencie. Na sukces Partii Reform przełożyła się duża aktywność rządu Estonii we wspieraniu Ukrainy po rozpoczęciu wojny przez Rosję.
Nowy rząd będzie dążył do utrzymania poparcia dla Ukrainy, będzie zacieśniał więzi i współpracę transatlantycką oraz regionalną, szczególnie w ramach NATO i dziedzinie bezpieczeństwa. Pomiędzy estońskimi partiami politycznymi panuje jednomyślność co do priorytetowych kierunków polityki zagranicznej kraju, w tym ściślejszej współpracy transatlantyckiej oraz integracji europejskiej, jak i wzmacniania bezpieczeństwa państwa. Nowy rząd nie zmieni priorytetowych kierunków, nadal będzie silnie wspierać Ukrainę humanitarnie i militarnie. Estonia na pomoc Ukrainie przeznaczyła 1,1% swojego PKB. Będzie również odpowiadała się za szybką integrację Ukrainy ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Estonia w 2023 roku zdecydowała się na zwiększenie finansowania obrony państwa do 3% PKB. W 2022 przeznaczono na obronność 2,35% PKB. Kraj zapowiedział również rozbudowę swoich własnych możliwości obronnych, wdrażanie programów wzmocnienia i modernizacji estońskich sił zbrojnych. W Estonii będzie wzrastać rola partnera strategicznego, jakim są Stany Zjednoczone, oraz dystansowanie się od Chin. Rząd koalicyjny z Partią Reform na czele będzie cały czas wzmacniał zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa, większą współpracę oraz pogłębienie relacji m.in. z Polską. W 2023 roku Estonia, Łotwa i Litwa i Polska podpisały deklarację ryską dotyczącą pogłębienia współpracy na szczeblu ministerialnym. Dla Estonii bardzo ważna jest współpraca dotycząca bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Estonia silnie wspiera akcesję Finlandii i Szwecji do NATO, co pozwoli wzmocnić wschodnią flankę sojuszu właśnie na Morzu Bałtyckim. Dziękuję, to wszystko. Dzięki wielkie za naprawdę świetne przedstawienie wyborów w Estonii i problematyki występującej z tymi wyborami. Także teraz zajmę się państwem dosyć podobnym, szczególnie kulturowo i językowo do Estończyków. Można powiedzieć, że ich takim większym i trochę starszym bratem, czyli Finlandią, a dokładnie wyborami parlamentarnymi do Parlamentu Finlandii, nazwanego Eduskuntą, ewentualnie też Riksdagiem przez szwedzką mniejszość w Finlandii, która też jest dosyć istotna, żeby była jasność, które odbędą się 2 kwietnia tego roku. Zatem za 2 tygodnie, więc wszyscy będziemy na pewno wyczekiwać wyników wyborów w Finlandii. W Finlandii mamy taki dosyć rozbity system parlamentarny ze względu na to, że mamy takich liczących się partii w państwie 7 bądź 8, zależy czy bierzemy taką partię LIK, która bierze pod uwagę czysto demokrację bezpośrednią, ale jej poparcie jest raczej takie w okolicach 2-2,5%, więc nią tak średnio można liczyć do wszystkiego, to jest taka partia bardziej centroprawicowa, ale jest mniej więcej tych partii, tak jak już powiedziałem, tak z 8 w Finlandii, więc warto to wziąć pod uwagę, że ten system musi być mocno rozbity. Są takie 4 historycznie największe partie w ostatnich parunastu latach. Pierwszą z nich są socjaldemokraci, którzy są partią pod przywództwem aktualnej premier uwielbianej na całej świecie Sanny Marin. Socjaldemokraci biją się o pierwsze miejsce wspólnie z 2 innymi partiami, o którymi powiem. Drugą z partii jest Partia Koalicji Narodowej, taka typowa centroprawica, która przez wiele lat w drugiej połowie XX wieku w trakcie finlandyzacji rządziła Finlandią i prowadziła tą specyficzną politykę wewnętrzną i zagraniczną fińską właśnie według swoich potrzeb. Są oni taką historyczną centroprawicą Finlandii, tak samo jak socjaldemokraci są historyczną centrolewicą Finlandii. Trzecią największą partią, która liczy się o uzyskanie władzy w Finlandii, są prawdziwi Finowie. Jest to skrajnie prawicowa partia o takim odchyleniu mocno nacjonalistycznym, co by jednak nie mówić, nie jest typową taką zachodnioeuropejską skrajną prawicą, która ma takie ciągłości do Rosji, tak jak to widzimy chociażby czy tu w przypadku AfD w Niemczech, czy w przypadku Frontu Narodowego we Francji. Tutaj bardziej mamy takie scentralizowanie nordyckie w tym przypadku, że tak jak
inne skrajnie prawicowe partie wśród państw nordyckich nie są prorosyjskie, ta również nie jest prorosyjska i nawet popiera aktualną akcesję Finlandii do NATO. To jest bardzo istotne w tym wszystkim, ze względu na to, że jednak jest w tym państwie taki ogólnonarodowy konsensus w tej sprawie. Zarówno od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy wszyscy są zwolennikami lub chociaż są neutralnie nastawieni do akcesji Finlandii do NATO, więc to też jest istotne. To są trzy największe partie. Historycznie w Finlandii jeszcze była jedna wielka partia, która w ostatnich latach dosyć mocno podupadła przez swój agrarny charakter. Jest to partia Centrum. Tak jak w każdym państwie nordyckim partia Centrum wyznaczała takie trendy socjaliberalno-agrarne, tak samo było w Finlandii. Tylko że w Finlandii ta partia Centrum jest bardziej konserwatywna od tych, które mamy w innych państwach nordyckich. Chociażby jest zdecydowanie bardziej konserwatywna od partii Centrum ze Szwecji. Partia Centrum ma poparcie w okolicach 10, 9, 11%. Mniej więcej tak. Historycznie była to partia, która przez także wiele lat rządziła, miała swoich prezydentów Finlandii. Trzeba przypomnieć w tym momencie, że Finlandia jeszcze w zeszłym wieku była państwem, w którym prezydent był tą najsilniejszą postacią całej władzy politycznej. Po zmianach konstytucyjnych 1999 roku wszystko wywróciło się do góry nogami, można by tak powiedzieć. I partia Centrum jest w takim trochę odwrocie. Partia Centrum wspólnie z socjaldemokratami tworzą aktualny rząd. Jest tam także kilka innych partii, o których za chwilę. A partia Koalicji Narodowej i partia Prawdziwych Finów są to partie będące w aktualnej opozycji, które jeśli by zdobyły władzę, jeśli by zdobyły większość, powinienem powiedzieć, to najprawdopodobniej zaczęłyby rządzić Finlandią w najbliższych 4 latach. Jest taka akurat szeroka perspektywa przez to, że w Finlandii płynność koalicyjna jest bardzo duża. Każdy rządzi z każdym, jeśli tylko odpowiednio się dogada. Wyjątkami są socjaldemokraci i prawdziwi Finowie. To się nie łączy. Ogólnie bardziej partie centrowe ze sobą rządzą i z jakąś inną skrajnością, którą sobie dobierają. I to są 4 największe partie. W Finlandii mamy także inne, mniejsze, chociaż może się okazać w najbliższych wyborach, że jedna z nich będzie większa od partii Centrum. Mam na myśli tutaj fińskich zielonych. Fińscy zieloni są dosyć specyficzni jak na takie swoje ramy. Jeszcze w przeszłości byli nawet partią, która była neutralnie nastawiona do energetyki jądrowej w państwie. Teraz raczej odbiegają od tego ze względu na nastroje Finów, szczególnie młodych, dotyczące tego typu energetyki w wielkich miastach. Partia Zielonych jest znana z tego, że no, można powiedzieć, że to ona częściowo prowadzi politykę zagraniczną Finlandii przez swojego ministra Pekka Haavisto. Można powiedzieć, że właśnie przez to oni wiodą taki prym w tym wszystkim. Jest to bardzo ciekawa partia, którą głównie popierają właśnie młodzi z wielkich miast, jak to typowo w większości państw Partie Zielonych. Naprawdę, to jest taki typowy europejski schemat, można by tak powiedzieć. Kolejną partią jest Sojusz Lewicy. Jest to skrajna lewica w tym przypadku, ale to jest też zaskakujące, bo jest to skrajna lewica neutralnie pozytywnie, można by tak powiedzieć, zwracająca się oczami ku przyszłej akcesji Finlandii do NATO. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, bo jednak nie jest to taki pogląd skrajnie lewicowy, można by tak powiedzieć. Oni wspólnie z Zielonymi rządzą z dwoma wcześniejszymi partiami rządowymi. I to jest taka składnia rządowa, można by tak w tym przypadku powiedzieć. Inną partią jest Szwedzka Partia Ludowa. Szwedzi w Finlandii, przez to, że jest ich dużo i są taką historycznie intelektualną elitą narodu, są to ludzie, którzy zakładali Finlandię, można by tak powiedzieć, to oni głównie rządzili Finlandią, zarówno jako taka elita, oni są, na przykład były prezydent Finlandii, chyba najbardziej znany Fin na świecie, Mannerheim właśnie był fińskim Szwedem, więc tutaj też to mówi samo za siebie.
Ich poparcie wynosi mniej więcej 4-5%, przez to, że w Finlandii nie ma progu wyborczego, zawsze przekraczają ten próg i zawsze głosują w Szwecji. Jest to też partia rządowa. Dalej mamy chrześcijańskich demokratów, którzy są partią no, centroprawicową, co by tutaj nie mówić. Oni, tak jak zawsze chrześcijańscy demokraci w państwach nordyckich, z wielką chęcią współpracują z centroprawicą, taką bardziej troszeczkę tak konserwatywno-liberalną, czyli w tym przypadku z partią Koalicji Narodowej. Mamy ten sam schemat, co w Szwecji czy Finlandii, czy w Szwecji i Norwegii przejęzyczyłem się. I to są te takie najsilniejsze fińskie partie, jakie mamy w tym kraju. Warto sobie powiedzieć, jak przebiega ta kampania. Kampania typowo fińsko-nordycka, spokojna, z szerokim dialogiem społecznym i z takim otwarciem się na różnorakie tematy. Tematami przewodnimi w Finlandii w tym roku są zagadnienia związane z gospodarką. To jest istotne. Dlaczego? Deficyt budżetowy i dług publiczny Finlandii przez kadencję Sanny Marin mocno rósł. Co by nie mówić, jest to jedna z największych wad całego aktualnego rządu i Finowie faktycznie zaczynają zauważać, że coś może być nie tak. Dług publiczny Finlandii coraz szybciej rośnie, jest to bardzo duże zagrożenie, co by oczywiście nie mówić. I akurat no, ten taki prawicowy sojusz, jeśli można by go tak nazwać, czyli Partia Koalicji Narodowej i Partia Prawdziwych Finów, one są przeciwnikami w ogóle tworzenia jakiegokolwiek deficytu budżetowego w czasach, w których nie ma jakichś takich mocno rozwiniętych kryzysów. Problem jest taki, że w Finlandii aktualnie jest bardzo poważny kryzys energetyczny, ze względu na to, że Finlandia była bardzo uzależniona od surowców energetycznych z Rosji, a szczególnie od gazu. Nie przez to powiązania związane z drugą połową XX wieku, gdzie po prostu Finlandia była częściowo zależna od Związku Radzieckiego, co by nie mówić, szczególnie w polityce zagranicznej, więc to wszystko ma swoje konkretne konotacje związane z Rosją w tym przypadku. No i na tym właśnie mocno tracą ekonomicznie, gospodarczo, czy jakby o tym mówić. Także problemem jest inflacja, która dotyka Finów, głównie przez to, że w ostatnich latach Finlandia nie rozwijała się gospodarczo tak jak ich sąsiedzi, co by nie mówić. Finlandia spośród swoich sąsiadów, Szwecji, Norwegii, Rosji i także przez prom, można by tak powiedzieć, z Estonią, jeśli można by to tak uznać, że graniczy, to od tych wszystkich państw rozwijała się wolniej. Jest to problem ze względu na to, że pensje w Finlandii nie rosły tak jak w innych miejscach, a inflacja jest relatywnie wysoka. Jest trochę niższa niż w Szwecji faktycznie, ale jest wciąż niższa niż w Norwegii. To jest duży problem. No, oczywiście jest zdecydowanie niższa niż w Estonii, ale to jest kwestia troszeczkę innych gospodarek i nieco innego regionu. No jednak jest to duży problem przez ten słaby wzrost płac w Finlandii, który łączy się z wzrostem deficytu budżetowego, który łączy się z wzrostem inflacji. Po prostu są takie konotacje ekonomiczne wewnątrz tego państwa, które zachodzą, że widać, że jest, można powiedzieć, coraz gorzej pod tym względem i możliwe, że Finowie będą oczekiwali jakichś zmian, możliwe, że osobowych, ale o tym za chwilę. No to są takie, to jest taki główny temat. Oczywiście kolejnym jest akcesja do NATO, o to, czy aktualny rząd jest wiarygodny w tej kwestii, czy dobrze prowadzi swoją politykę zagraniczną. Okazuje się, że tak. Turcja zapowiedziała, że chce przegłosować akcesję Finlandii do NATO. Węgrzy chcą zrobić to samo w najbliższych dniach. Zatem można powiedzieć, że dyplomatyczne działania na przestrzeni pół roku rządu Sanny Marin opłaciły się. Może to zwiększyć zdecydowanie poparcie całego bloku rządowego w Finlandii. Jeśli chodzi o nastroje wyborcze, w tym przypadku na sondaże oczywiście. Co by tutaj powiedzieć? W Finlandii takie regularnie wydawane sondaże są przez dwa media. Narodową fińską telewizję Yle i przez lokalną gazetę helsińską, Helsingin Sanomat.
One są publikowane tutaj w przypadku Hesibisa Nomad-Fiskantar, a ile ma własną sondażownię. I w zasadzie tylko na tych dwóch sondażach można się w Finlandii opierać. Nikt nie zrobi wtedy błędu, możemy sobie wybierać, który jest lepszy, który jest gorszy, ale jednak lepiej wziąć dwa pod uwagę. I tak, w sondażu dla telewizji publicznej prowadzi rząd, poprowadzi po prostu blok rządowy aktualny. Ma ponad 50% poparcia, opozycja ma 45% niecałe. Zatem jest to duża przewaga dla rządu. Co by jednak nie mówić, nie wiadomo, czy ten rząd będzie istniał. Raczej tak. Osobiście sam zakładam, że jeśli zdobyliby większość, ten rząd dalej będzie istniał, bo nie widać jakichkolwiek zakłóceń w roli rządowych, w roli rządu. Może podczas wydarzeń z zeszłego roku związanymi z protestami służby medycznej i takim ambiwalentnym podejściem do tego sojuszu lewicy, ale nie widzę zbyt dużo perspektyw na to, aby jeśli zdobyli większość, rząd się zmienił. Chyba że partia Centrum coś zmieni w swojej polityce, co jest oczywiście relatywnie możliwe. Co też jest istotne, praktycznie od roku, dwóch, w każdym sondażu pierwsze miejsce ma partia Koalicji Narodowej. Stały temat, bo w wyborach 2019 te partie trzy, główne, o których wcześniej powiedziałem, różniły zaledwie 1 punkt procentowy, co też pokazuje, jaki tam jest ścisk na górze. I partia Koalicji Narodowej aktualnie prowadzi, ale też zarazem różnica między czy to socjaldemokratami, czy prawdziwymi Finami to są około 1-2 punkty procentowe, więc tego nie jest dużo, co by nie mówić w tym przypadku. To jest dosyć istotne, że każda z tych trzech partii ma realną szansę na to, że wygra wybory i zyska drobną korzyść związaną z metodą przeliczeń głosów w Finlandii, czyli metodą Donta zwyczajnie. Zwycięzca zdobywa trochę więcej niż ci, którzy są na kolejnych miejscach. Co ciekawe, jeden mandat mają też mieszkańcy Wysp Alandzkich w Finlandii, czyli takiej autonomii wewnątrz Finlandii, w której żyją praktycznie sami Szwedzi, więc można powiedzieć, że jeśli szwedzka partia ludowa by jakoś podupadła, to Szwedzi i tak będą mieli swoją reprezentację z Wysp Alandzkich. To jest dosyć ciekawe. Raczej, jeśli aktualny rząd będzie chciał dalej ze sobą współpracować, nie dojdzie do zmiany władzy. Żadne sondaże z ostatniego półrocza nie pokazywały, żeby miało dojść do takiej zmiany władzy, jeśli będą chcieli dalej rządzić. Oczywiście partia Centrum może zmienić swoje nastawienie. Do tego wszystkiego jest to bardzo realne. Mogą przejść na stronę prawicy. Jest to partia, która już rządziła z całą prawicą, więc jest na to oczywiście perspektywa. Większość zagadnień będzie dotyczyła właśnie partii Centrum w tych wyborach i to, można powiedzieć, od niej będzie zależała przyszłość Sanny Marin jako premier Finlandii. Myślę, że będzie to ciekawy wieczór wyborczy za 2 tygodnie 2 kwietnia, jak będziemy mogli sobie sprawdzić, jak wygląda liczenie głosów w Finlandii i zobaczyć, kto tutaj prowadzi, kto wychodzi na prowadzenie. Może dowiemy się też o jakiejś konkretnej decyzji partii Centrum w tej kwestii, bo to jednak od niej będzie masa decyzji zależała, od tego, jak będzie wyglądał rząd, czy będzie rządziła lewica, czy prawica w Finlandii. Sam bardzo mocno czekam na takie wydarzenie i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż w końcu będą te wybory, bo jest to świetny czas dla fanów polityki nordyckiej i polecam również każdemu się zainteresować tematyką związaną z tymi wyborami parlamentarnymi do Eduskunty. Zapraszam do śledzenia ich i dziękuję za przesłuchanie mojego tematu. Kolejną osobą jest Patryk, który przedstawi temat związany z protestami w Gruzji. Dziękuję. Tak, dziękuję Ci, Oskarze. Dokładnie, teraz ja bym chciał omówić ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w tym państwie położonym na Kaukazie Południowym. Otóż, jeśli chodzi o Gruzję, to 7 marca Gruzini postanowili wyjść na ulice największych miast w swoim kraju, aby wyrazić niezadowolenie przyjęciem przez parlament tak zwanej ustawy o agentach zagranicznych, przynajmniej tak przyjęło się nazywać tę ustawę w naszych polskich mediach. Otóż w tej ustawie chodzi o to, że organizacje pozarządowe oraz media
Gruzji, które posiadają dochód pochodzący w ponad 20% z zagranicy. Takie właśnie organizacje muszą zarejestrować się jako agenci zagraniczni. Jeśli tego nie zrobią, to według tej nowej ustawy, która miała zostać wprowadzona, takie podmioty poddane zostaną bardzo rygorystycznym kontrolom, a według jednej z wersji tej ustawy również takie podmioty mogłyby zostać obarczone karą finansową w wysokości około 25 tysięcy lari gruzińskich, czyli w przeliczeniu na nasze pieniądze ponad 40 tysięcy złotych. Niezadowolenie Gruzinów wywołało m.in. nagłe przeniesienie przez parlament terminu obrad nad przyjęciem tej ustawy z 9 na 7 marca. Początkowo obrady miały mieć miejsce 9 marca, jednak władze Gruzji, czyli Gruzińskie Marzenie, partia rządząca, postanowiła przenieść termin tych obrad na 7 marca, aby wykorzystać nieobecność opozycji w parlamencie, która to opozycja tak częściowo bojkotuje pracę parlamentu w związku z rzekomym złym traktowaniem byłego prezydenta Gruzji, pana Saakaszwilego, przez obecną władzę. Chciałbym tutaj przypomnieć, że prezydent Saakaszwili jest przez obecną władzę więziony i oskarżany o nadużycia, których miał się dopuścić w trakcie swojej prezydentury, oraz obecnie przebywa on w bardzo złym stanie w jednym ze szpitali w Tbilisi. Ale wracając do tematu protestów. Trwały one kilka dni w największych gruzińskich miastach, m.in. w Tbilisi, ale też chociażby w Kutaisi. W trakcie i uczestniczyli w nich przedstawiciele bardzo wielu grup społecznych. Oprócz takich zwykłych obywateli, szarych Gruzinów, uczestniczyli w nich również i akademicy, i przedstawiciele, najważniejsi przedstawiciele gruzińskiej kultury, aktorzy, nauczyciele, czy nawet wytwórcy wina, czyli takie grupy społeczne, które są naprawdę niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego państwa. W związku z tymi wszystkimi protestami władze Gruzji, Gruzińskie Marzenie, postanowiły cofnąć przyjętą ustawę w trakcie drugiego czytania. Czyli obecnie ta ustawa, którą wcześniej przegłosowali, została odrzucona. Obecnie nie ma jej w gruzińskim prawodawstwie, lecz nie wiadomo, czy w przyszłości Gruzińskie Marzenie nie będzie chciało właśnie w jakiś sposób przepchnąć tej ustawy w czasie, kiedy wzrok opinii publicznej będzie skierowany ku innym tematom. Warto tu też jeszcze kilka słów właśnie powiedzieć o obecnej sytuacji wewnętrznej w Gruzji, jaka jest obecnie polityka Gruzińskiego Marzenia, czyli tej partii rządzącej Gruzją od 2012 roku. Już 11 lat właśnie minęło od czasu, kiedy Gruzińskie Marzenie objęło władzę. Otóż partia ta twierdzi oficjalnie, iż dąży do wstąpienia do tego świata zachodu, czyli właśnie wstąpienia do Unii Europejskiej, do NATO. To jest oficjalny kurs. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywistość, tutaj sprawy mogą wyglądać nieco inaczej. Już w zeszłym roku Unia Europejska nie nadała statusu kandydata Gruzji, oficjalnego statusu kandydata do Unii Europejskiej, natomiast taki statut otrzymały chociażby Ukraina oraz Mołdawia. W przypadku Gruzji brak nadania takiego statusu związany był z faktem, iż Gruzja w przeciągu ostatnich lat bardzo, bardzo powoli wdrażała ustawy, ogólnie prawodawstwo wymagane przez Unię Europejską. Te reformy w Gruzji, te reformy odbywały się naprawdę bardzo powoli, co nie spodobało się Unii. Dodatkowo sama Gruzja, władze w Tbilisi, najmniej z gospodarczego punktu widzenia, są bardzo mocno uzależnione od Federacji Rosyjskiej. Między innymi właśnie jeśli chodzi o
dostawy z Rosji takich surowców jak chociażby gaz, diesel czy nawet pszenica, to zdecydowana większość tych surowców, które trafia na gruziński rynek, pochodzi właśnie z Rosji. Gruzja ponadto eksportuje do Rosji bardzo dużo towarów kluczowych, towarów, które wytwarza, między innymi wino, czerwone wino, z którego właśnie Gruzja słynie, ale też chociażby surowce kopalniane, jak żelazostopy. To wszystko właśnie trafia na rosyjski rynek, co właśnie uzależnia Gruzję od Rosji. Ponadto wokół Gruzji stacjonują liczne rosyjskie wojska. To nie tylko sam teren Rosji, ale też chociażby tak zwany region Tchinwali, czyli Osetia Południowa oraz Abchazja, czyli takie tereny, które siłą zostały de facto oderwane od Gruzji w 2008 roku po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Ale też rosyjskie wojska stacjonują w Armenii i w Górskim Karabachu. Tam oficjalnie są to wojska siły pokojowe, co również szachuje Gruzję i uniemożliwia temu państwu sprzeciwienie się Rosji. W każdej chwili powiem, chociażby taki jeden pojedynczy czołg może wyjechać chociażby z terenu Abchazji albo Osetii Południowej i zablokować drogi, które by prowadziły do Tbilisi, a tym samym również sparaliżować cały kraj. Tego władze w Gruzji starają się unikać i w związku z tym do minimum starają ograniczyć swój udział w obecnym chociażby konflikcie Rosji z Ukrainą. Swój udział ograniczają tylko do działań humanitarnych, wysyłają pomoc humanitarną, jednak do dzisiaj Gruzja nie pomogła Ukrainie w sposób taki bardziej angażujący ten kraj, czyli w sposób militarny. Do dzisiaj również Gruzja nie wprowadziła żadnych sankcji na Rosję, mimo tego, że potępia tę inwazję. Ponieważ, tak jak już wspomniałem, jest to kraj mocno uzależniony od Rosji, który nie chce właśnie podpaść Rosjanom i nie chce utworzenia na swoim terytorium tak zwanego drugiego frontu, który właśnie byłby na rękę Ukrainie. Także Gruzja tutaj stoi na takim pewnym rozkroku między Moskwą a Zachodem. Jeszcze nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy dla Gruzji, czy pozostanie ona w takim ekonomiczno-gospodarczo-politycznym strefie wpływów Moskwy, czy też jednak państwo to trafi w objęcia Zachodu. To zobaczymy w przyszłości. My musimy cały czas usilnie obserwować wydarzenia w tym kraju, jak i w regionie całego Kaukazu. Ale teraz to by było wszystko, co ja bym chciał na ten temat powiedzieć i przekazuję głos Maćkowi. Dzięki, Patryku. Tak, zostawiamy Gruzję i tymczasem przenosimy się do Rosji, na arenę międzynarodową i do tematu, którym nie zajmowałem się od bardzo dawna, bo od niemal dekady, to znaczy do tematu sprawiedliwości międzynarodowej. Władimir Putin może o sobie powiedzieć, że jest ścigany z urzędu. W piątek 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania wobec urzędującego prezydenta Rosji oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Białowej w związku z odpowiedzialnością tych dwóch osób za przymusowe deportacje ukraińskich dzieci na terytorium Rosji i ich przymusowa adopcję przez obywateli tego kraju. Konkretnie, jeżeli kogoś interesują detale prawne, zakwalifikowano to jako zbrodnie wojenne z artykułu 8 Statutu Rzymskiego, polegające na przymusowej deportacji lub przymusowym przesiedleniu ludności. Ten proceder ma miejsce podczas trwającej obecnie rosyjskiej inwazji i dotyczy według danych strony ukraińskiej co najmniej 16 tysięcy dzieci, chociaż Rosja przyznaje się do przetrzymywania zaledwie 1400, a niektóre doniesienia medialne mówią nawet o 300 tysiącach deportowanych nieletnich. Jest to istotnie zbrodnia według prawa międzynarodowego i nie jest to zresztą niestety zjawisko wcześniej nieznane. Takim porywaniem dzieci z krajów okupowanych
zajmowali się między innymi niemieccy naziści podczas II wojny światowej. Dla tych z naszych słuchaczy, którzy może nie za bardzo kojarzą, czym jest MTK, Międzynarodowy Trybunał Karny, krótkie podsumowanie. Jest to Międzynarodowy Trybunał powołany właśnie do sądzenia sprawców zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Podstawą jego działania jest tak zwany wspomniany już statut rzymski z 1998 roku, który uznają 123 państwa świata. Ukraina i Rosja nie są co prawda stronami tego statutu, ale Ukraina przyjęła jurysdykcję Trybunału w odniesieniu do rosyjskich działań na swoim terytorium, poczynając od zajęcia Krymu w lutym 2014 do chwili obecnej. Na marginesie możemy dodać, że obecnym prezesem tego Trybunału jest Polak, Piotr Hofmański. Dawno temu miałem zresztą okazję pracować przy prezentacji jego kandydatury na sędziego Trybunału, więc miło jest widzieć, że po latach ta kandydatura zaowocowała wręcz prezesurą. Krótko też wspomnimy o Białowej, bo o ile Putina raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, to sylwetka tej drugiej osoby raczej nie jest znana większości polskich odbiorców. I może na ich szczęście, bo jest to iście ponure indywiduum. Ktoś, przy kim postać Dolores Umbridge z Harry'ego Pottera wydawałaby się wcielonym aniołem. Słuchacze mogą być w ogóle zaskoczeni informacją, że Rosja w ogóle ma stanowisko rzecznika praw dziecka i słusznie, bo Białowa nie zajmuje się bynajmniej obroną niczyich praw. Jest nazywana kolekcjonerką dzieci. Poza piątką własnych ma jeszcze 18 adoptowanych, a jej ostatnim naprawdę przerażającym trofeum, bo tak trzeba to określić, jest chłopiec z okupowanego Mariupola. To Białowa właśnie jest odpowiedzialna za prawdziwy ogrom tragedii z dzieci z okupowanych terytorium Ukrainy, za proces prania mózgów, dość brutalnej rusyfikacji bezbronnych, oderwanych od rodzin dzieci i nastolatków. Tutaj nie będziemy się już rozwodzić na tym tematem, żeby nikogo nie traumatyzować, ale naprawdę mówimy o straszliwym procederze. Dlaczego jednak ten nakaz, kogoś może zastanowić, wydano właśnie w sprawie deportacji, a nie wielu innych wydawałoby się równie albo nawet bardziej oczywistych i widocznych zbrodni rosyjskiego reżimu na terytoriach Ukrainy, to znaczy ludobójstwa, czy po prostu wręcz zbrodni agresji. W przypadku agresji to jest tak naprawdę kwestia proceduralna, bo MTK po prostu nie ma w tym momencie mandatu do sądzenia Rosjan za te zbrodnie. Może to robić tylko wobec obywateli państw, które uznają jego jurysdykcję, Rosja jej nie uznaje. To jest istotna zresztą dziura, jedna z wielu w systemie sprawiedliwości międzynarodowych, w procedurze działania samego MTK. Natomiast w przypadku pozostałych zbrodni pamiętajmy, że no mimo że zbrodnie rosyjskie wydają się naprawdę oczywiste dla każdego obserwatora, dla każdej osoby, która korzysta z mediów, ze środków masowego przekazu, to jednak procedura przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, jak i przed każdym innym sądem, wymaga naprawdę mocnego powiązania dowodowego konkretnej osoby z konkretnymi działaniami, ustalenia uzasadnionych podstaw do osobistej odpowiedzialności tej osoby, a nie po prostu całego aparatu państwa za daną zbrodnię, czyli mówiąc krótko, Putinowi trzeba udowodnić, że to on osobiście, a nie jacyś jego dowódcy czy podwładni uruchomił proces dokonywania zbrodni, albo do uruchomienia tego procesu dopuścił przez niewykonywanie swoich funkcji, na przykład kontrolnych, czy władzy nad swoimi podwładnymi. Te dowody trzeba zebrać, udokumentować, powiązać z człowiekiem. I wydaje się, że po prostu w przypadku deportacji ukraińskich dzieci ten materiał dowodowy był już na tyle dojrzały, że Trybunał mógł wydać ten nakaz, ale lista zarzutów wobec Putina może się jeszcze wciąż powiększać. To nie musi być koniec, a raczej początek tego postępowania i wraz z napływem dowodów prawdopodobnie będą pojawiały się kolejne zarzuty. Więc nakaz mamy. Mamy międzynarodowy nakaz aresztowania i wiele osób w tym momencie pyta, i co? Wiele osób dość otwarcie wyśmiewa to, co się stało, w przekonaniu, że no, mimo tego nakazu nikt Putinowi nic nie zrobi, i nic tak naprawdę nie zaszło. I okej, jest w tym oczywiście pewna racja, bo jak wiemy, Rosja nie uznaje jurysdykcji Trybunału i też radni międzynarodowi policjanci w kominiarkach nie zdesantują się teraz nagle na Kreml i nie wywiozą Putina ani Lwowej w kajdankach do Hagi, ale to też nie jest tak, że ten nakaz jest po prostu świstkiem papieru. To jest legalny dokument, który zgodnie z umową międzynarodową należy wykonać, jeśli zajdzie taka możliwość. Więc co ten nakaz robi w praktyce? Po pierwsze, jego wydanie powoduje, że wszystkie 123 państwa strony statutu rzymskiego mają obowiązek
aresztować Putina i Lwową, jeśli ci znajdą się na ich terytorium, albo też na pokładzie należącego do nich statku morskiego czy powietrznego. Po drugie, jest to też kolejne z serii działań, które powoli erodują wizerunek i pozycję Rosji na arenie międzynarodowej, w czasie, kiedy ta erozja zaczyna być coraz bardziej potrzebna, to do czego wrócimy za pewien czas. Ale zacznijmy od samej możliwości aresztowania. Tutaj są dwie kwestie. No, fakt, Putin raczej nigdzie się ostatnio nie wybiera za granicę i teraz ten nakaz bezpośrednio mu nie zaszkodzi. Ale gdyby kiedyś z jakiegoś powodu chciał, albo co więcej musiał wyjeżdżać z Rosji, na przykład w trybie pilnym wskutek zmiany władzy, to może mu to poważnie ograniczać pulę potencjalnych kierunków ucieczki, bo chociażby cała Ameryka Łacińska i duża część Afryki uznają jurysdykcję MTK, więc Putinowi zostawałyby jako miejsce azylu takie kraje jak Turcja, choć tu wystąpiła prawdopodobnie ostra scysja z NATO, gdyby taki azyl został udzielony, Chiny, gdzie Putin być może niekoniecznie chciałby być zakładnikiem politycznym, ewentualnie być może Indie, Indonezja, Korea Północna albo kraje tak zwanego rogu Afryki. No to w dużej mierze nie są atrakcyjne kierunki dla kogoś, kto szuka sobie politycznej emerytury, więc tak to wygląda. Ale tutaj jest też pewne prawne kuriozum, dla porządku wypada o nim wspomnieć. Teoretycznie Putin mógłby się schronić przed nakazem aresztowania MTK w Stanach Zjednoczonych, bo to państwo, podobnie jak Rosja, nie ratyfikowało statutu rzymskiego i nie jest związane jurysdykcją MTK, ale oczywiście z wiadomych powodów politycznych nie można sobie wyobrazić sytuacji, kiedy Putin szukałby bezpiecznej przystani właśnie w Stanach Zjednoczonych. Dodajmy zresztą, że prezydent Biden bardzo otwarcie pochwalił decyzję o nakazie aresztowania dla Putina, bez zaskoczenia tutaj absolutnie dla nikogo. Jednak przy tej okazji można by też pozwolić sobie na lekką złośliwość wobec naszych sojuszników i zapytać Waszyngton, czy byłby gotów, jak to się mówi, walk the talk, czyli faktycznie podążyć za swoimi deklaracjami poparcia dla sprawiedliwości międzynarodowej i w końcu przystąpić do statutu Trybunału Karnego w Hadze. Bo to jest ważny temat, ze względu na to, że najsilniejsze państwa świata, USA, Chiny, Indie czy Rosja, nie uznają często tej jurysdykcji, mocno te instytucje osłabia. A to jeszcze prezydent Clinton około 2000 roku zawiesił w przypadku USA te kwestie na kołku, mówiąc, że USA nie jest w pełni zadowolone z kształtu Trybunału i chciałby mieć czas na obserwację, no z tym, że ta obserwacja trwa już od ponad 20 lat i czas może byłoby podjąć jednak jakąś decyzję dla dobra właśnie systemu sprawiedliwości międzynarodowej. Ale wróćmy wciąż jeszcze do konsekwencji nakazu dla samego Putina. To, co jest naprawdę historyczne w tej decyzji, to jest fakt, że Putin jest pierwszym urzędującym liderem państwa, które możemy nazwać mocarstwem, może już nie światowym, ale wciąż chyba jeszcze regionalnym, wobec którego wydano taki nakaz. Putin, co ważne, nie jest pierwszym urzędującym prezydentem w ogóle z nakazem aresztowania, bo takie wydawano chociażby w 2009 roku dla prezydenta Sudanu Omara al-Bashira. I w jego też sprawie, w sprawie al-Bashira istotnie doszło do zignorowania tego nakazu przez szereg państw związanych z statutem rzymskim. Do tych państw ta mało przyjemna osoba, bo oskarżona m.in. o ludobójstwo, jeździła sobie z wizytami i aresztowania go odmówiły chociażby władze Republiki Południowej Afryki, zasłaniając się wówczas prawem zwyczajowym gwarantującym al-Bashirowi immunitet podczas oficjalnej wizyty zagranicznej. Więc pamiętajmy, że mimo że 123 państwa mogą aresztować Putina, to nie znaczy jeszcze, że 123 państwa to zrobią. Jednak sam fakt, że MTK ośmielił się na taki gest w stronę urzędującego przywódcy Rosji, przypomina ludziom na Kremlu, że traktuje się już ich w inny sposób niż kiedyś. Bo mówiąc brutalnie, MTK był przez wiele lat uważany za sąd dla słabych. Dla afrykańskich watażków, czy ewentualnie zbrodniarzy z takich miejsc, jak była Jugosławia. I jeszcze kilka lat temu mało kto uwierzyłby, że Trybunał zdecydowałby się na ściganie lidera, jakby nie było mocarstwa nuklearnego. Taki wizerunek Trybunału zresztą powodował, że nie był on szczególnie popularny, właśnie szczególnie w krajach afrykańskich, które wprost posądzały te instytucje o rasizm czy neokolonializm. Unia Afrykańska wprost w zasadzie odradzała swoim członkom współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. I na tym chociażby korzystał wspomniany już prezydent Sudanu Omar al-Bashir. Rosja zresztą na pewno będzie grała na tych sentymentach, próbując bagatelizować znaczenie tego nakazu aresztowania.
na forum ONZ, więc z tym trzeba się liczyć. Jednak teraz coś się w tym wszystkim zmieniło, bo MTK jednak zebrał się na odwagę i wyciągnął wreszcie rękę po kogoś, kto uważał się za jednego z tych silnych. No bo w końcu Rosja jest, jakby nie było, wciąż stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ z prawem weta. I raz, że to jest dla Putina osobiste upokorzenie, dla całego Kremla jest to też sygnał, że jeżeli można ścigać Putina, to każdego niższego rangu rosyjskiego funkcjonariusza też. I pamiętajcie przy tym, że rosyjska elita polityczna myśli na ogół w kategoriach bardzo przemocowych. Ich rozumienie szacunku czy prestiżu na arenie międzynarodowej opiera się przede wszystkim na kryterium siły czy strachu. Teraz okazało się, że jakiś sąd w małym europejskim mieście ani się ich nie boi, ani też specjalnie ich nie poważa, że zostali oni we własnych oczach wrzuceni do jednego worka właśnie z afrykańskimi watoszkami, a kremlowska elita takim lekceważeniem ze strony świata przejmuje się znacznie bardziej niż nienawiścią czy krytyką. No i właśnie ta ostatnia kwestia członkostwa Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rosja formalnie powinna niedługo przejąć rotacyjną prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa w kwietniu tego roku. I teraz miałaby ją sprawować już nie tylko jako agresor, ale w dodatku z prezydentem formalnie ściganym za zbrodnie wojenne. No a dzięki uprawnieniom prezydencji Rosja mogłaby co najmniej na miesiąc sparaliżować pracę Rady w bardzo krytycznym momencie, kiedy oczekujemy na nowe wydarzenia na froncie rosyjsko-ukraińskim. Ale zauważcie też, że od czasu inwazji coraz odważniej są podnoszone pytania o legalność przejęcia przez Rosję miejsca ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa, czy w ogóle o status Rosji jako członka ONZ. I już nie jest czymś zupełnie niesłychanym, jakąś polityczną egzotyką mówienie, że Rosja powinna być z Rady, czy nawet w ogóle z Organizacji Narodów Zjednoczonych, usunięta. Od roku mamy wręcz mały wysyp artykułów publicystycznych, czy nawet prawniczych, poświęconych temu tematowi. I nakaz aresztowania Putina bezpośrednio wpisuje się w tę narrację. Oczywiście nie jest w tym momencie realistyczne, żeby Rosja została tak po prostu wyrzucona z Rady Bezpieczeństwa, ale zobaczymy chociażby, czy w najbliższym czasie uda się zmusić ją do ustąpienia z prezydencji, co nie byłoby czymś niesłychanym. Jako strona trwającego konfliktu powinna ona to zrobić, ale dobrze wiemy, że nie zrobi tego na pewno nie z własnej woli. Zobaczymy też, czy na przykład Xi Jinping będzie choć odrobinę skrępowany, podając rękę ściganemu za zbrodnie wojenne Putinowi podczas swojej wizyty w Moskwie 20 marca. Być może nie, ale to budzi duże wątpliwości, ale jeszcze przed wydaniem tego nakazu, jeszcze niedawno, nawet tych wątpliwości byśmy nie mieli. Więc to jest coś, co krótkoterminowo nie zmienia wiele, a długoterminowo może zmienić naprawdę dużo, bo mimo że na razie ten nakaz pozostaje głównie gestem, to gesty też mają w polityce międzynarodowej znaczenie. Choćby dlatego, że przesuwają granice tego, co uznajemy za możliwe. No jeszcze niedawno wielu z nas nie wierzyło, że w XXI wieku w ogóle możemy mieć wojnę w Europie. Rosyjska inwazja to bardzo zmieniła. Po inwazji z kolei wielu nie wierzyło, że Rosja poniesie jakiekolwiek konsekwencje. Potem jednak przyszły sankcje, wyrzucenie Rosji z kilku ciał ONZ, czy nawet zawieszenie jej w znanych z legendarnej korupcji federacjach piłkarskich, czego nikt się nie spodziewał. Teraz mamy nakaz aresztowania prezydenta Rosji za zbrodnie wojenne i to mogą być małe kroki, które zajmują dużo czasu, ale one jednak powoli się sumują. Widać, że Rosja jest krok po kroku systematycznie wycinana z tego, co dość dumnie określa się wspólnotą narodów cywilizowanych. A to ten udział w tej wspólnocie, ta obecność przy stole, to było zawsze to, o co Rosja zawsze walczyła. Zawsze chciała sobie to miejsce wykrawać za pomocą swojej brutalnej polityki międzynarodowej. Więc jeśli ten kierunek jednak odpychania Rosji od tego stołu się utrzyma, jeżeli będziemy mieli kolejne gesty, takie jak omawiane dziś, to cała wieloletnia, poprzedzająca nawet Putina linia polityczna państwa rosyjskiego może fundamentalnie, jak to się mówi, wziąć w łeb. Pamiętajmy jednak, że właśnie prezydent Sudanu, już były Omar al-Bashir, wciąż nie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Aktualnie jest sądzony w swoim własnym kraju, którego władze jednak zapowiadają przekazanie go MTK, kiedy już, mówiąc kolokwialnie, z nim skończą. Więc również Putin zapewne pozostanie bezkarny, dopóki dzierży władzę.
Ale też pamiętajmy, że obalanie dyktatorów nie leży w mocy sądów międzynarodowych. Nie ma sensu oczekiwać od nich, że samym wydaniem czy to nakazu, czy postanowienia, czy nawet wyroku, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki naprawią nam one świat. A że zwycięzców się nie sądzi, no więc społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, żeby dyktatorzy nie okazywali się zwycięzcami. I tutaj chyba możemy zakończyć ten materiał i przekazać głos dalej. Dzięki za przekazanie głosu. Ja będę kontynuować temat Ukrainy i Rosji, mimo że będę mówić o Oscarach, czyli Nagrodzie Amerykańskiej Akademii Filmowej, i tutaj by się właśnie kojarzyło bardziej Hollywood i USA, ale jednak kwestie wojny były obecne. Żeby zrobić taki krótki briefing, to najlepszym filmem został Wszystko Wszędzie Naraz w kategorii Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa. Po raz pierwszy wygrała Azjatka Michelle Yeoh. Najlepszy aktor to Brendan Fraser. Dostał tę nagrodę za film Wieloryb. Ale w tym roku dyskusją była owiana kategoria filmów dokumentalnych, bo wśród nominowanych były filmy o Ukrainie i o Rosji, a wygrał ten o Rosji. No i wiadomo, Ukraińcy są niezadowoleni z powodu hipokryzji amerykańskiej Akademii Filmowej, która mimo że wiadomo, że się angażuje w politykę, to robi to tylko w taki sposób, jaki jej pasuje. I na przykład prezydent Zełenski zarówno w zeszłym, jak i w tym roku nie, chociaż chciał przemówić podczas gali oscarowej, to nie otrzymał takiej możliwości od organizatorów. On występował już na różnych festiwalach filmowych czy innych galach rozdania nagród, jak chociażby w styczniu na Złotych Globach, to teraz na Oscarach mu na to nie pozwolono. No i następna sprawa, która wywołała duże rozczarowanie, to jest to, że z ukraińskim filmem dokumentalnym wygrał film pod tytułem Nawalny o otruciu Aleksieja Nawalnego. Parę informacji może o ukraińskim kandydacie. To jest tak naprawdę koprodukcja ukraińsko-duńsko-fińsko-szwedzka. Reżyser jest Duńczykiem. Film nosi tytuł Dom z Drask i to jest historia domu dziecka położonego w regionie Donbasu. Te filmy teoretycznie nie konkurowały ze sobą pod względem tego, który porusza ważniejszy temat, no bo kategoria, w której otrzymały nominację, to jest najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, a nie najistotniejszy temat. Tylko że to, kto dostaje nominację i to, kto wygra, to zależy od preferencji członków Akademii. No i tutaj już jest obecna polityka. Na pewno trzeba podkreślić to, że Nawalny to nie jest rosyjski film. On był wyprodukowany w USA, a reżyser Daniel Roer jest Kanadyjczykiem. I razem z reżyserem nagrodę odebrała rodzina Nawalnego, jego żona Julia i dzieci Daria i Zachar. I szczególnie tutaj zapadły w pamięć, a na pewno już Ukraińcom, słowa Julii Nawalnej, która powiedziała w ten sposób: mój mąż jest w więzieniu tylko dlatego, że zdecydował się mówić prawdę. Jest w więzieniu tylko dlatego, że broni demokracji. Aleksieju, marzę o dniu, w którym będziesz wolny i nasz kraj będzie wolny. No i gdyby patrzeć na to powierzchownie, to jest wzruszające i pewnie dla amerykańskiej widowni tak było, bo to jest osoba, która walczy ze złym reżimem o wolność dla swojego kraju. Ale odwołam się tutaj jeszcze do słów drugiego reżysera Domu z Drask, Azada Safarowa. On w swoim oświadczeniu na social mediach, które też było cytowane przez Politico, napisał, że jest mu przykro, że nie udało się zdobyć Oscara, bo twórcy tego filmu chcieli dać w ten sposób trochę radości Ukraińcom w trudnych czasach. I stwierdził też, że to, jaki film finalnie otrzymał statuetkę, dowodzi, że rosyjska propaganda ma się świetnie i wie, jak promować pseudobohaterów tam, gdzie ich nie ma. No i właśnie, jeśli chodzi o Nawalnego, to niewątpliwie to jest najbardziej znana na świecie postać rosyjskiej opozycji i najbardziej
znany rosyjski więzień polityczny. Natomiast nie można właściwie powiedzieć, tak jak ujęła to Julia Nawalna, że on jest demokratycznym działaczem, bo na przykład Amnesty International w pewnym momencie zdecydowała się, żeby zaprzestać używania określenia więzień sumienia w stosunku do Nawalnego z powodu jego dyskryminujących wypowiedzi z przeszłości, dokładniej z lat 2007-2008, bo uznali, że one nawołują do nienawiści. Natomiast rosyjskie władze i rosyjskie media propagandowe zaczęły wykorzystywać tą decyzję dla swoich celów i dla łamania praw Nawalnego, w związku z czym Amnesty International zmieniła tą swoją decyzję i pozostawiła Nawalnemu status więźnia sumienia. Natomiast to pokazuje pewną taką niejednoznaczność w jego działalności. No i tutaj dochodzi też kwestia Krymu, bo po aneksji Krymu, chociaż Nawalny dawał do zrozumienia, że nie akceptuje metody, w jaki sposób Krym został zaanektowany, to, że Ukraińcy nie powinni się łudzić, że on wróci z powrotem na Ukrainę. I jest też taka znana jego wypowiedź, powiedział w ten sposób, że Krym to nie jest jakaś kanapka z kiełbasą, żeby go w tą i z powrotem oddawać. Więc na Zachodzie może się wydawać, że on jest liderem opozycji rosyjskiej, ale w rzeczywistości tak nie jest, bo ona jest naprawdę mocno podzielona. Też różne frakcje podejrzewają się o współpracę z Kremlem. Natomiast wracając do Oscarów, co tak naprawdę mogli zrobić twórcy filmu Nawalny, czy rodzina Nawalnego po tym, jak otrzymali tą statuetkę, to tak naprawdę wspomnieć na temat wojny, bo była mowa już o dyktaturze i o więźniach politycznych i Roer właśnie im zadedykował swojego Oscara. Natomiast mimo to, że ten sam reżim i ta sama dyktatura, która przetrzymuje Nawalnego jako więźnia politycznego, to ona też prowadzi wojnę w Ukrainie. I myślę, że gdyby jedna z tych dwóch osób, które przemawiały, czyli właśnie Roer lub Nawalna, gdyby któreś z nich powiedziało o tym, że obecnie ważna jest pomoc Ukrainie, to inaczej byśmy na ten temat rozmawiali. I dlatego chciałam też szybko wspomnieć o innym wydarzeniu, które w ostatnich dniach miało miejsce. Mianowicie Władimir Karamurza, niegdyś współpracownik Borisa Niemcowa, na pewno znacznie mniej znana i mniej medialna postać niż Nawalny, w czym tak samo jak Nawalnego próbowano go otruć, a nawet dwa razy. 13 marca, czyli dzień po gali oscarowej, rozpoczął się jego proces i grozi mu 24 lata więzienia. I w tym tygodniu w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, litewski europoseł Petras Auštrevičius zorganizował dyskusję, która miała na celu dać członkom Parlamentu Europejskiego okazję, by wysłuchać osób bliskich więźniów politycznych. I byli to bliscy Michała Saakaszwilego, ale też dwóch Rosjan, Aleksieja Gorinowa, moskiewskiego radnego, który w ubiegłym roku, jeszcze na samym początku wojny, zaproponował, żeby w Moskwie odwołać atrakcje z okazji Dnia Dziecka, uzasadniając to tym, że nie można świętować w momencie, gdy ukraińskie dzieci są zabijane. I w rezultacie stał się pierwszą osobą, której postawiono zarzuty na podstawie artykułu o dyskredytacji działań rosyjskiej armii. Natomiast drugim Rosjaninem, którego bliscy pojawili się w Strasburgu w tym tygodniu, był właśnie Władimir Karamurza. Jego żona Jewgenia powiedziała coś, co moim zdaniem bardzo kontrastuje z tym, jak wyglądała oscarowa przemowa Julii Nawalnej. Powiedziała: Władimir Putin prowadzi dwie wojny.
Z jednej strony próbuje zmieść z powierzchni ziemi niepodległe państwo ukraińskie, popełniając zbrodnie ludobójstwa na Ukraińcach. Z drugiej strony niszczy rosyjskie społeczeństwo obywatelskie. No i gdyby Julia Nawalna powiedziała coś takiego, to myślę, że w tym momencie trochę inaczej byśmy rozmawiali na temat Oscarów. Ale tak się nie stało, więc na pewno jest rozczarowanie, jest niedosyt, bo była szansa na to, żeby zwrócić uwagę na Ukrainę, ale tego nie zrobiła. Także w ramach podsumowania znów przytoczę słowa pana Azada Safarowa z jego wpisu w social mediach po tym, jak Dom z Drzask przegrał na Oscarach. Jesteśmy Ukraińcami, nie obrażamy się i walczymy dalej. Dziękuję i przekazuję dalej głos. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze wydanie zakończymy taką historią, może trochę bardziej ciekawostkową. Ja bardzo interesuję się polityką miejską, nazwijmy to, czy może miastami w relacjach międzynarodowych. I akurat tak się złożyło, że mamy temat związany właśnie z miastami. To znaczy wątek miast, zakładania miast pojawił się na moment prawdopodobnie, tylko na moment, na krótką chwilę, w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Otóż na początku marca Donald Trump opublikował krótki materiał, nad którym zawarł kilka obietnic wyborczych. Tym razem były prezydent Stanów Zjednoczonych zaproponował Amerykanom budowę na terenie USA 10, jak on to nazywa, miast wolności. Do tego mają być dotacje do badań na latające samochody, latające pojazdy startujące pionowo. Myślę, że to jest właściwe sformułowanie. Oczywiście te obietnice brzmią jak jakaś utopia miasta wolności, czy w ogóle jak science fiction, co zresztą co bardziej zgryźliwi obserwatorzy zdążyli zauważyć, ale były prezydent już wcześniej powołał do życia siły kosmiczne armii USA. Więc skoro mamy w Stanach Zjednoczonych gwiezdną flotę, to może i coś takiego, jest możliwe. Przyjrzyjmy się temu jednak bliżej. Trump widzi przyszłość USA w budowie 10 miast zbliżonych wielkością do stolicy kraju, czyli Waszyngtonu, Washington DC, na ziemi federalnej, czyli na terenach należących do państwa. To jest bardzo ważny wątek, on się pojawi później w tej historii. Ale żebyśmy wiedzieli mniej więcej, o czym mówimy. Dla przybliżenia, Waszyngton to dom dla 700 tysięcy ludzi, którzy mieszkają na powierzchni 177 km kwadratowych dokładnie. Na polskie realia niemal identyczną powierzchnię ma Bydgoszcz. Jest dokładnie o 1 km kwadratowy mniejsza, ale mieszka tam o połowę mniej ludzi, bo nie 700 tysięcy, tylko 350 tysięcy. Bardzo dużo liczb, przepraszam. Donald Trump proponuje więc budowę w Stanach Zjednoczonych 10 takich Bydgoszczy, naturalnie dużo ludniejszych, a projekty budowniczowe mieliby być wyłonieni na drodze przetargu. Jeśli chodzi zaś o ten wątek pionowo startujących maszyn lotniczych do użytku prywatnego, Trump nie chce, by ten potencjalny rynek był zdominowany przez producentów chińskich, a najbardziej oczywistym amerykańskim sprzedawcą takich wynalazków byłby naturalnie Elon Musk. On jednak zajmuje się raczej eksperymentami nad rakietami wielokrotnego użytku, to znaczy one faktycznie, tak jak w tej definicji, startują pionowo, ale ciężko powiedzieć, czy miałby być to taki pojazd codziennego użytku, raczej coś w formie komunikacji miejskiej, że mamy kilkanaście osób na pokładzie i kursy trwające kilkanaście minut z jednego krańca świata na drugi. Jak zauważa CNN jednak, Trump złożył także kilka obietnic dotyczących czysto gospodarki amerykańskiej,
ale był on, oszczędny w szczegółach. Donald Trump obiecuje na przykład wprowadzenie ceł na dobra importowane do Stanów Zjednoczonych. De facto oznacza to wojnę celną, ale nie bardzo wiadomo z kim, bo tego Trump już nie uściślił. Czy ma być to wojna celna z Chinami, czy wojna celna z Unią Europejską? Nie wiemy. Oba te kierunki są równie dobre dla republikanina. Chce on także wywołać eksplozję demograficzną, taki kolejny baby boom za sprawą czegoś, co on nazywa baby bonuses. Nie wiadomo po raz kolejny, co kandydat na kandydata na prezydenta ma na myśli. Czy mają być to ulgi podatkowe, czy może coś w rodzaju dotacji, coś takiego jak nasz 500+. Redakcja CNN w tym samym artykule zauważa tylko, że konkretny projekt ulg podatkowych jeszcze w zeszłym roku zaproponowali w Kongresie Demokraci, ale projekt upadł za sprawą braku zgody ze strony republikanów. Do tego pojawił się wśród tych obietnic Trumpa projekt rewitalizacji przestrzeni miejskich i upiększania ich, ale tutaj już łatwiej sobie wyobrazić, o co miałoby chodzić. To znaczy, miałoby chodzić o to, że te przestrzenie miejskie miały być po prostu bardziej estetyczne, bardziej zielone. A co jest ideą, szlachetną. Wielu komentatorów i ekspertów traktuje te mało konkretne obietnice i zapowiedzi jako szum informacyjny i zamieszanie, które sam Trump produkuje wokół własnej osoby. Nie pierwszy i nie ostatni raz zresztą. Prawdopodobnie nie usłyszymy już o miastach wolności, choć wielu dziennikarzy, ekspertów od studiów miejskich i ekonomii postanowiło przeanalizować ten projekt. Na przykład analityk Chris Rapke z firmy FWD Bonds mówi wprost, że USA mają 31 bilionów dolarów długu publicznego i państwa nie stać na tak ambitny projekt infrastrukturalny. Richard McGehee, autor książki Unequal Cities, na łamach Forbesa zauważa, że projekt nie rozwiązuje problemów amerykańskiej urbanistyki czy miast w ogóle. Ameryka, jego zdaniem, nie potrzebuje nowych miast, ale większych nakładów na te miasta, które już istnieją. Gdy zamożni mieszkańcy przenoszą się na przedmieścia, miasta duże i małe zostają z rosnącymi kosztami funkcjonowania, malującymi subwencjami z budżetów stanowych, które to odpowiadają za miasta, a nie rząd federalny. Jeffrey Mason z portalu cityjournal.org podchodzi do tematu jeszcze bardziej krytycznie. Zauważa on, że większość ziemi, którą dysponuje rząd federalny, czyli ta ziemia, na której miałyby powstawać miasta, tak jak mówiłem, wątek wraca, to przede wszystkim parki narodowe, pustkowia albo bardzo trudno dostępne tereny górzyste, na których nikt nie będzie chciał nic budować, ani nikt nie będzie chciał tam mieszkać, bo po prostu w przestrzeni kilkudziesięciu nawet kilometrów po prostu nic nie będzie. Oczywiście, jeśli założymy optymistycznie, że struktury państwowe związane z ochroną środowiska w ogóle wyrażą zgodę na budowę miasta, na przykład w pobliżu Wielkiego Kanionu, to zdaniem Masona USA i tak nie potrzebują takiego projektu, bo nie ma w nich tendencji do przeprowadzania się do miast. Paradoksalnie dynamiczną migrację ze wsi do miast obserwujemy w państwach afrykańskich, w których 10 rozległych miast byłoby wierzchołkiem góry lodowej potrzeb obywateli. Przykładem takiego państwa może być chociażby Nigeria. Okazuje się zatem, że plan miejski Donalda Trumpa to raczej nieprzemyślana figura retoryczna, którą łatwo zdementować ekspertom. McGehee zauważa dość cynicznie, że prawdopodobnie miasta wolności miałyby być zarządzane przez republikanów i budowane w czerwonych stanach na ścisłym zachodzie lub w centrum kraju. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że Trump mógł zapatrzeć się na projekt miasta o dźwięcznej nazwie Ave Maria na Florydzie. To miasto to projekt Toma Monaghana, założyciela sieci pizzerii Domino's Pizza. Monaghan od 2005 roku realizuje swoją wizję miasta ściśle katolickiego, w którym funkcjonują uniwersytet, naturalnie jest centrum miasta, jest kościół i przedsiębiorstwa samych mieszkańców. Ja osobiście sądzę, że więcej nie usłyszymy już o miastach wolności, ale gdyby miały powstać, to funkcjonowałyby one właśnie na takich konserwatywnych pryncypiach, bym powiedział.
i w konserwatywnych stanach, takich jak Kansas, Oklahoma, Texas czy Idaho. Dzięki wielkie wszystkim za zakończenie naszego całego podcastu dzisiejszego, za trzeci podcast już. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Zapraszam oczywiście słuchaczy do napisania komentarzy pod naszym filmem, pod naszym podcastem i zapraszam również na kolejny i do odsłuchania poprzednich. Dzięki wielkie. Cześć.